I cyk, dwójeczka. A licznik bije. Jesteś jak James Bond. Kubuś Puchatek. Jest Chloe. Kanał Ania i Marek Jadą ma w nazwie czasownik Jadą. Można to interpretować zarówno jako nawiązanie do motoryzacji, jak i do naszego prześmiewczego tonu. Dzisiejszy materiał będzie o zużyciu wody i cenie wywozu odpadów. Na prima aprilis warszawiacy mają dostać, w chwili nagrywania materiału to jeszcze niepewne, bo pandemia, podwyżkę cen wywozu odpadów. To znaczy, ma być sprawiedliwie, bo Rada Miasta zamiast sprawdzać, kto jest pod adresem zameldowany, sprawdzi zużycie wody i na tej podstawie określi, ile dane gospodarstwo domowe produkuje odpadów. Sęk w tym, że to nie jest takie proste. Każdy metr sześcienny zużytej wody, a jeśli masz licznik ogrodowy, to każdy metr sześcienny odprowadzonych ścieków ma kosztować 12 zł i 73 grosze. Miasto zakłada, że jedna osoba zużywa miesięcznie 2,5 metra sześciennego wody, więc im więcej osób, tym wyższe zużycie wody i więcej śmieci. Logiczne, prawda? Tylko, że 2,5 metra sześciennego na osobę to chyba jak się za często nie myjesz, nie gotujesz, nie pierzesz, a większość potrzeb załatwiasz na mieście, co nawet bez pandemii jest umiarkowanie przyjemne. Policzyłem. Mój wieczorny prysznic trwa 2 minuty bez głowy, a poranny 3 minuty z głową, bo osobno odżywka, osobno szampon. Spuszczenie wody w toalecie mały, spust 5 litrów, mycie rąk 20-30 sekund, minuta pod prysznicem to 10 litrów, a minuta wody z kratą w umywalce lub zlewie to 6 litrów. Zmywarka zużywa około 25 litrów na cykl, a pralka 30, minimum do jednej osoby. W tygodniu 4 siki, mycie rąk 5 dni razy 4 tygodnie, 100 litrów razy 7, 700. Jedno po przebudzeniu, 3 po południu, powrót z biura i jeszcze po kolacji. Weekendy 8 sików plus mycie rąk razy 2 dni razy 4 tygodnie, 60, 4 razy 7, 448 litrów, prawie 1150 litrów na same wizyty w toalecie. Jeden prysznic dziennie, 25 litrów, 2,5 minuty średnio, 750 litrów, 1500, jeśli dwa prysznice. 5 minut zmywania razy 30 dni razy 6 litrów, 180 litrów, 360, jeśli dwa zmywania. Zakładając singla ze zmywarką, tu można zaoszczędzić, napychając zmywarkę cały tydzień. Dwa prania tygodniowo razy 4 tygodnie razy 30 litrów, 240 litrów, 2320 litrów, 3250, jeśli dwa prysznice i dwa zmywania. Czyli jedna osoba może się zamknąć w 2,5 metra sześciennego, o ile w domu głównie śpi. W ciągu pół roku zużyliśmy 77 metrów sześciennych wody, co daje niecałe 13 metrów sześciennych miesięcznie, razy 12,73 wychodzi około 163 zł miesięcznie. Obecnie płacimy 94 minus 4 za kompostownik. W tygodniu pralka chodzi średnio raz dziennie, zmywarka nawet częściej, to już metr sześcienny wody, a zanim powkładam brudne naczynia do zmywarki, zwykle opłukuję je z tłuszczu pod gorącą wodą lub przynajmniej zalewam wrzątkiem z czajnika, żeby tłuszcz nie zatkał odpływu od zmywarki. Czyli do każdej załadowanej zmywarki mogę spokojnie dodać kolejnych 10 litrów, a to znowu 400 litrów wody miesięcznie. Zaleca się picie 3 litrów płynów dziennie. Pijemy głównie wodę z kranu, ale to prawie 200 litrów na samo picie dla nas dwojga. Garnek wody do ugotowania jajek, kaszy, ziemniaków, makaronu to uśredniając za każdym razem 1,5 litra, a to kolejne 100 litrów miesięcznie. Nawet przed pandemią pracowaliśmy w domu, więc korzystamy z toalety za swoje, a nie za pracodawcy. Ćwiczymy w domu, więc wieczorny prysznic na siłce odpada. Z okazji pandemii więcej zamawiamy przez internet, ale nawet bez pandemii nie myjesz rąk po rozpakowaniu czegoś, co leżało na podłodze w furgonetce u kuriera? A propos zakupów przez internet, te to dopiero generują odpady. Podobnie jak diety pudełkowe. Nigdy wcześniej nie naprodukowaliśmy tyle plastiku, co po 3 tygodniach jedzenia gotowych posiłków. Zresztą to samo dotyczy paczkowanej, wysoko przetworzonej żywności.
Wody do gotowania i zmywania może zużyjesz mniej, ale śmieci jest więcej. I gdzie to powiązanie zużycia wody z ilością odpadów? Zrobiliśmy nawet sondę wśród znajomych i wychodzi na to, że najmniej wody na głowę, co jest poniekąd logiczne, zużywają wielodzietne rodziny, a najwięcej pary bez dzieci, ale wszystkim, nawet tym bezdzietnym, wychodzi po 12 i więcej metrów sześciennych wody na gospodarstwo domowe. Ten materiał to mała odskocznia od motoryzacji. Raz na jakiś czas opowiemy Wam o czymś, co nas zaciekawiło, bo te 2,5 metra sześciennego na głowę nas zainteresowało i stąd te wyliczenia. A jak liczone są opłaty za wywóz odpadów u Ciebie? Czy Twoim zdaniem stosowane u Ciebie rozwiązanie jest sensowne? Napisz nam o tym w komentarzu. Aha, i nie zmarnowaliśmy wody. Marek naprawdę brał akurat prysznic, a nadwyżkę wody do nakręcenia timelapsu wodomierza nabraliśmy w garnki, zlewozmywaki i wiadra. Zlewanie toalety z wiadra 2x10. Nie polecam. No powiedz to swoje pa, już pytali się o to. Pa! Dziękujemy, że oglądasz kanał Ania i Marek Jadą. Nie zapomnij dać nam suba i włączyć powiadomień o nowych odcinkach. Publikujemy kilka razy w tygodniu. Testy, pierwsze wrażenia i inne materiały okołomotoryzacyjne. Można nam też zadawać pytania tutaj i na Instagramie. Ania i Marek Jadą. Do zobaczenia w następnym odcinku.